Okej, okay, więc hej wszystkim tu gli, to was w kolejnym na moim kanale z nowego kontentu. Tak? Więc większość z Was już zauważyła, że zbieram lalki, kolekcjonuję mosty, high brats, ale mam też kilka lalek Barbie. Jak zresztą... Widzicie na ekranie i po tytule. Postanowiłem, że w tym odcinku odnowię lalkę Odety z filmu Barbie z Jeziora Babędziego. Film jest z roku 2003, więc jest młodszy ode mnie, szczęściarz. Tą lalkę dostałem od do mojej koleżanki w paczce i mam jej ubranką, mam jej skrzydełka, nie jest do końca kompletna, ale mega się cieszę, że ją mam. Dostałem też o niej z 2003 roku. Ogólnie kilka lalek z filmu mam. Także myślę, że kiedyś zrobię wam mini haul lalkowy. Filmik z moimi lalkami. You know. Ale jeszcze nie wiem, czy będzie to film poświęcony wszystkim lalkom razem, czy każda seria będzie osobno. Wiecie, Barbie z Barbie, brat z brat i Monster High z Monster High Ale okej, okay, tę lalka wstają do mojej koleżanki i naprawdę mega dziękuję, że im ją wysłała. Wysłałam jeszcze więcej lalek tak naprawdę, ale dzisiaj zajmiemy się tą lalką. Mamy skrzydełkę, mamy sukienkę. Zaraz wam pokażę. Tutaj mamy skrzydła, które będą świecić, ponieważ lalka ma w sobie mechanizm. Taką oto kieckę. Ona jest naprawdę cudną kiecką, aczkolwiek troszkę się boję jak ją upiorę. Albo przynajmniej po prostu wyczyszczę, ale zobaczymy. No i oczywiście w każdym filmie z Barbie musiał być książę. I, i tak mam księcia, aczkolwiek z mnie jest troszkę więcej roboty, ponieważ ma rozwoloną głowę i nie wiem co się stało z jego włosami i nie chcę wiedzieć. Księcia też odnowię, ale to będzie już poza nagrywaniem, także sorry. Okej, okay, lalka z tyłu ma piękne loki. Tak jakby. Z tego co mi mój, mój kolega, który zbiera głównie Barbie filmowe Ta lalka miała kilka swoich wersji z włosami, były blond, inny blond i platynowy Ja mam wersję platynową i to bardzo mi przypomina włosy lalek Barbie z lat 90 -tych. Naprawdę no, jej włosy są dosłownie białe, znaczy no teraz bardziej psikowate, bo są brudne Ale są białe Tutaj twarze wygląda tak jakby nie miała innego zęba, ponieważ ma małą dziurkę w twarzy i ma jeszcze ją koło nosa nie wiem, czego to jest kwestia, ale myślę, że jak włożę ją do wrzątku, to troszkę się to naprawi. Prócz ubytków na ustach, nic z wielkiego tutaj nie ma do naprawy. Miała wielką plamkę na swoim czole, ale ją zmyłem wcześniej przed nagrywaniem i użyłem do tego acetonu. Aczkolwiek nie polecę wam tego porobić, ponieważ jest to dość ryzykowne, ale w moim przypadku nic się nie stało. Bardzo śmieszne mi rączki, w sensie... What the fuck? Kiedy pierwszy raz ją zobaczyłem to byłem zdziwiony, ponieważ myślałem, że lalka ma swój mechanizm oświecenia skrzydełek w skrzydełkach. Ona ma go w sobie, także śmiesznie Więc jeśli chcemy, żeby ta lalka świeciła musimy te skrzydełka jej włożyć do tych dziurek Tutaj je rozwijamy i tu się klika, żeby świeciły, ale aktualnie mam baterii włożonych, więc nie będą mi świeciły wcale. Wydaje mi się, że jakieś baterie mam, także sobie z tym poradzimy. Nie, majetki to są śmieszną sprawą, tak, tak dziwnie to wygląda, ale spoko. ma oczywiście klikane nogi, po prostu uwielbiam te klikane nogi, są najlepszą rzeczą, jaką ten zrobił i nam zabrał to. Jak już mówiłem wcześniej, postaram się Wam pokazać wszystkie moje kroki, ale nie wiem jak z tym będzie. Mam nadzieję, że mi się uda, także okej. Okay. Zacznijmy. Okej, okay, zmieniłem trochę pozycję kamery, więc nie wiem jak to wszystko widać, bo nie widzę podglądu. Chyba jest. Okej, okay, w miarę. Jak już mówiłem wcześniej, ta lalka ma w sobie mechanizm, który pozwala skrzydłom świecić. Niestety ma go w sobie. Aż ta dalka potrzebuje kąpieli i to dość znaczącej, szczególnie jej włosy, to muszę jakoś ten mechanizm ochronić, więc do tego użyję taśmy medycznej, to chyba tak się nazywa, tak mi się wydaje, ponieważ uznałem, że ona jest chyba najbardziej odpowiednia do tego i będzie trzymała dość mocno. Jest delikatna dla skóry, więc może dla plastiku też będzie. W ogóle zobaczcie moje dłonie, a tą lalkę po prostu jestem tak opalony, w sensie ogólnie jestem dość ciemnej karnacji, a ta lalka jest blada, śmiesznie. Wracając. Użyję jeszcze wacików higienicznych, żeby jakoś zasłonić i przykleić to taśmą. Ale i tak te mniejsze zabrudzenia po prostu zmyję chusteczkami dla dzieci, więc zacznijmy. Ok, nie chcę, żeby jej włos się sklił, także leż. Nie wiem, czy będę w sumie jej mechanizm ten zakrywał, czy bardziej to, ale może spróbuję oba i wezmę dwa waciki, złożę je na pół i przykleję w ten sposób. I okej, okay, spróbujmy to przykleić. Czy to się będzie trzymało? Czy użyję taśmy innej? Muszę przyznać, że wygląda to śmiesznie. Ale długo tego nie będziemy trzymać, tylko po to, żeby ją umyć dokładnie. I tyle. Ostatnia warstwa. Nie chcę przykleić włosów, jak mówiłem wcześniej. Więc muszę się starać, żeby jakoś ominąć. A, mniejsza, już zrobiłem już, już je przykleiłem. Aktualnie wygląda tak, jakby przeszła jakąś operację pleców. Nie wiem. Usunęli jej garba. Nie wiem, czy ten fragment będę zakrywał. Chyba zakryję go po prostu taśmą, ponieważ postaram się aż tak. Jej nie wkładać do wody, ale wciąż wolę to jakoś zabezpieczyć. I owinę to wokół jej talii. No, myślę, że to. to radę. Co do jej twarzy, ma jeszcze jedną plamkę tutaj, ale nie wiem, czy ta plamka po prostu nie znajdzie w wodzie. Ta biała plamka na policzku, także mam nadzieję, że tak będzie, ponieważ nie zmienia tego z w paznokci, bo jest to dosłownie koło jej róż na policzku. A jeśli użyje zmywacza do paznokci, to zmienia jej ten róż. A tego nie chcę robić. Serio śmiesznie wygląda i ta dziurka pomiędzy zębami, bo serio wygląda by nie miała jednego zęba, także śmiesznie i teraz widzę że rzeczywiście ten ubytek farby jest większy, o wiele jak się go troszkę przeczyści, bo wcześniej to było mniej widoczne i tak, ona ma jeszcze no plamkę, o nie, co to za plamka? Nie wiem czy to widać, ale ma taką żółtą pomęczową plamkę na czole. Nie wiem czy ta plamka nie powstała od acetonu. I chyba wątpię, ale nie wiem, czy chcę próbować znowu go użyć, ale dobra, zaryzykujmy. A co to wacik? A bo wiecie co? Użyję lepiej pałeczki. Okej, okay, wróciłem i spróbujemy to zrobić, bo nie chcę, żeby ta plamka została. Też mam nadzieję, że ta plamka się nie powiększy. Nadmiar usunę, żeby nic tu mi kopnęło, No i makijaż. Okej, okay, zobaczmy. To chyba schodzi. Tak, trochę schodzi chyba. Okej, okay, nie wiem, czy to widać, ale to troszkę schodzi jakby albo po prostu tak się pocieszam um, nie podoba mi się to tego nie miało być użyję czystego wacika, żeby to jeszcze przetrzeć chyba lepiej nie będzie aczkolwiek ta plamka może jeszcze zejść kiedy będę ją mył także miejmy nadzieję, że tak będzie bo mam trochę aceru, no to może spróbuję to zmyć jednak tą białą plamkę nie, to nie schodzi, dobra, to nie będę kombinował bo nic jej makijażu uszkodzić finito jeszcze raz przetrzej twarz i ciałko z grubsza i ją umyjemy w całości Ok, teraz może przejdziemy do takiego mini tutorialu. Ja włosy lalki myję w zlewie w letniej wodzie, czyli takiej, żeby nie była zbyt gorąca ani zbyt zimna, taka w sam raz, że można było do niej włożyć rękę i była przyjemna. Co do samego produktu, który będziemy mieć lalki, ja używam mydła w płynie, które jest bardzo przyjemne w zapachu, więc włosy będą ładnie pachniały. Możemy też użyć zwykłego mydła lub szamponu, ale odwracam płyn do naczyń, ponieważ on się mega pieni i będzie tylko nas wkurzał. No i zapach też nie jest taki super. Całe mędło lub szampon lub inny płyn wcielamy w włosy lalki, żeby się ładnie namydliły i potem to zmywamy. Kolejny krok to już jest moje chyba osobiste zboczenie, bo nie wydaje mi się, żeby tak robili inni. Aczkolwiek po myciu włosów lalki biorę jakikolwiek grzebyk i staram się je przeczesać, żeby zobaczyć jak bardzo potrzebują czesania i jak bardzo są podniszczone czy poplątane. Ale o dziwo lalka straciła bardzo mało włosów, kiedy to robiłem, praktycznie trzy na krzyż, więc wow, ale spokojnie. Straci więcej. I po raz kolejny zwilżam włosy i przechodzimy do kolejnego kroku. Tutaj będziemy potrzebowali mleczka do włosów lub odżywki. Głównie po to, aby pomóc nam te włosy rozczesać. Niestety w moim przypadku odżywki było bardzo mało i musiałem ją wygrzebać z dna pojemniczka, ale udało się. Jeśli wasza ralka ma mega poplątane włosy i są bardzo brzydkie, to będziecie musieli użyć sporej ilości mleczka. Albo odżywki. Teraz będziemy potrzebować szczotki, która ma bardzo dużo ząbków. Chyba tak to się nazywa. Może być to szczotka do włosów, którą używam ja, albo szczotka dla zwierząt. Ponieważ te szczotki mają dość sporo tych ząbeczków. I teraz naszą ralkę musimy wyczesać. I uwierzcie, na początku może być trudno, ale potem będzie to szło bardzo gładko. I tak lalka straci dość sporo włosów, ale w moim przypadku, ja się to mnie martwię, ponieważ Odetta ma mega dużo włosów na głowie, więc spokojnie u mnie to przejdzie. Jeśli wasza lalka ma dość rzadkie włosy, to ja osobiście po prostu radzę umyć włosy i przejść do innego kroku, który pokażę potem. I tak, zrobimy troszkę bałaganu, ale tym się nie przejmujmy, potem to posprzątamy. Same włosy polecam czesać od końcówki, a potem to przejść do góry, ponieważ na samym końcu znajdują się te mega słabo przyczepione włosy, które z czasem by wyleciały i czesąc lalkę tylko im pomagamy, więc spokojnie. I finalnie lalka straciła tyle włosów. Aczkolwiek spokojnie, ma ich dużo na głowie, więc tym się nie martwię. Reszki produktu powinniśmy dość dobrze zmyć, żeby włosy się nie kleiły i nie było żadnych tłustych śladów i tym podobne. Możemy użyć wody lub wody i mydła. I już nawet teraz widać, że włosy wyglądają o wiele lepiej, a to jeszcze nie koniec. Uwieźcie, będzie lepiej, naprawdę. Ok, do kolejnego etapu będziemy potrzebować szklanki lub jakieś miseczki. Powiem do płukania tkanin. Oraz wrzątku, gorącej wody, taką jak robimy herbatę. I ostrzegam razu, że jeśli jesteście niepełnoletni i to oglądacie i w taki sposób chcecie odświeżyć włosy lalki, to proszę uważajcie, po prostu po kogoś o pomoc. Naprawdę. Jakiś przypadkiem zapomniałem, że wylałem sobie do zlewu gorącą wodę i sycię tę całą rękę. I uwierzcie, to nie było miłe. I teraz uwaga, będziemy musieli głowę lalki lub część głowy lalki z włosami włożyć do tego kubka z wrzątkiem. Jeden. Lalce nic się nie stanie, chyba że jest to lalka Monster High, która ma dużo kleju w swojej głowie, bo klej może się aktywnić i włosy będą się mega kleiły. 2. Wciąż przy lalkach Monster High, niektóre lalki Monster High, a mówiąc niektóre mam na myśli te pierwsze basiki i Wave One, często ich makijaż jest mega delikatny i zmywa się nawet po tym jak dotkniecie je palcem, więc i uważajcie. I tak, po raz kolejny lalkę trzeba uczesać. Polecam dzielić włosy na partię, bo wtedy efekt będzie lepszy. I znowu czeszemy, do wrzątku, czeszemy, do wrzątku. I tak cały czas. Robimy tak, aż woda się przestudzi i będzie w sam raz, lub aż będzie całkowicie zimna. Finalnie włosy lalki wyglądają w taki sposób. Jedyne, co trzeba zrobić, to dać jej wyschnąć przez noc, na przykład na parapecie. W międzyczasie, gdy schnie, a raczej jej włosy, postanowiłem włożyć ubranku lalki do miski, nalać tam letniej wody, czyli wiecie, nie za zimnej, nie za ciepłej, wciąż takiej ok, żeby włożyć tam rękę. Dodać troszkę proszku, troszkę płynu do tkanin i upaść tą sukienkę ręcznie. Kiedy to nagrywałem, pogoda była mega mega dobra i było mega ciepło, więc ubranko wyschło mega szybko w ciągu 7 minut. Naprawdę, jestem w szoku. I naprawdę mega ładnie błyszczało w tym świetle. Po raz kolejny jestem w szoku. Okej, okay, minęło troszkę więcej niż jeden dzień, bo minęły 3 dni. Ale uwierzcie mi miałem ważną powodę, żeby to zrobić, ponieważ już niedługo zaczynam pracę w jednym z z ubraniami, także... Przepraszam, ale nie przedłużając, ponieważ wiem, że ten filmik też trwa dość sporo. Włosy lalki wyschnęły i aktualnie lalka wygląda tak. Jej włosy się wyprostowały, całkowicie się wyprostowały, nie są już faliste, nie mają żadnych fal. Są proste i nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale zobaczcie, jak fajnie one się bujają. Jakby były prawie nowe, albo całkowicie. Wiem, że ten filmik trwa już dość sporo, więc nie będę już tego zbytnio dużo, tylko powiem w skrócie, co zrobię. Włosy lalki muszę potraktować sprayem do włosów. Lakierem. Ja użyłem takiego lakieru z biedronki, lakier to włosów, shine. On dodaje połysku włosom i daje też mocne utwalenie, także spoko. W skrócie troszkę lakieru spryskuję na taką szczoteczkę do zębów, to jest czysta, nieużywana, i ma woselalki, ochyda i tą szczoteczką muszę woselalki przeczesać, żeby pozbyć się tych kołdunów. Same włosowalki muszę też ładnie ułożyć. Z tego co mówił mój kolega i zobaczyłem w internecie, Odetta ma dwa spięte kosmyki z tyłu. Czyli muszę wziąć sobie powiedzmy, że ten kosmyk, z drugiej strony zrobić to samo i związać to gumką z tyłu. Ale jak już mówiłem, wiem, że ten filmik trwa dość sporo, więc żeby to po nagrywaniem. Ok, więc aktualnie Odetta wygląda tak. Sprzedłem jej włosy z tyłu, ale nie jestem do końca zadowolony z efektu, ponieważ nie do końca mi to wyszło. Dodałem małą spinkę z użyczką, ponieważ Detta nie ma korony, więc zamiast tego będzie miała różyczkę, a sama spinka pochodzi od lalki różpunki, którą też posiadam. Jeszcze gdzie niegdzie westrujemy jakieś włoski, ale potem to poprawię. I co? Zostało tak naprawdę tylko ją ubrać i złożyć skrzydełka. Mały okay, ruch. więc tak wygląda Odetta. Dużo może i nie widać, postaram się wam troszkę oddalić. Nie wiem o co chodzi, ale kiedy włożyłem baterię do DT, to skrzydła świeciły normalnie. Excuse me. A aktualnie skrzydła świecą tak. Nawet nie wiem, czy to w ogóle widać na kamerze, ale baterie padły i nie wiem o co chodzi. Zmieniłem baterię w i uwaga. Świecą się. I wciąż świecą się dość słabo, ale to wygląda mega cute, naprawdę. Niestety nie mogę jej posługiwać o stojaku, ponieważ. Jest zbyt ciężka. Ok, więc ten film był naprawdę dość długi i dziękuję za obejrzenie. Mimo tego, że nie jestem do końca zadowolony z jej włosów i pewnie jej poprawię, to wciąż uważam, że ta lalka wygląda mega cute i uroczo i wyskoczył mi Discord. I myślę, że to w sumie tyle w tym odcinku. Dziękuję za dotrwanie do końca. Pamiętaj, aby zasubskrybowałeś mój kanał i napisać w komentarzu, czy chcecie więcej takich odcinków z ogarnięcia lalek, bo jeśli chcecie, to z chęcią mogę to zrobić, ponieważ mam kilka lalek, które muszę ogarnąć. Co do jej księcia, wciąż jeszcze nie jest ogarnięty i pewnie długo jeszcze nie będzie. Więc jeszcze raz dziękuję za obejrzenie, wskupiłem jakieś do niczego nie zmuszam. Albo zmuszam. Cześć na razie, papa. pa pa!